dla mnie koniec. Żegnaj na zawsze, piłko nożna! Weź się w garść, bracie! Każdemu z nas przytrafia się gorszy dzień. Wy nic nie rozumiecie. Od dziś nie jestem już wyjątkowy. Jestem zwyczajnym zawodnikiem, jak wy. Poczytaj pocieszające listy od fanów. Okej, biorę się za to pronto. Widzimy się na treningu, prawda? Tak, do zobaczenia. De Los Santos, powiedz, jak się czujesz przed podróżą do Strikelandu? Leno, zatrzymanie ataku Supa Strikers to zawsze wyzwanie. Ale poradzę sobie z tym. Pozer. Z drugiej strony ma świetne statystyki. Dlatego będziemy grać trzema napastnikami. Shaker, Klaus i... Niedobrze. Gdzie jest El Matador? Właśnie, gdzie on jest? Nie widziałem. Mam nadzieję, że ma dobry powód. Dzień dobry! Odzwoniłeś się do El Matadora! Jestem niedostępny na zawsze! Co? Serio? Nie zostawiaj wiadomości i tak do ciebie nie odzwonię. Żegnam! On cały czas przeżywa to pudło? Tak, szlocha w domu. No to już po naszej strategii trzech napastników, bracia. Shaker, Klaus, chodźcie ze mną. Mam pewien plan. Ego El Matadora otrzymało naprawdę potężny cios. Liczę na to, że uda się wam zmienić jego nastawienie przed meczem z Azul. Żeby do niego dotrzeć, trzeba czegoś naprawdę wielkiego. Wow. Witajcie w naszym skarbcu technologii piłkarskiej. Więc to tu trzymasz swoje gadżety. Wkładamy robostroje, łapiemy El Matadora i ściągamy go tutaj, tak? Ha! Nie do końca. Aktywacja protokołu Narcyza. Dysponuję najnowszym urządzeniem stworzonym specjalnie na taką sytuację. A co to robi, trenerze? Nie uwierzylibyście, gdybym wam powiedział. Znajdźcie El Matadora, wciśnijcie przycisk, a urządzenie załatwi resztę. El Matador, jesteś w domu? A myślałem, że to ja jestem bałaganiarzem. Drogi El Matadorze, nasz idolu. Ci, co mówią, że to pudło było twoją winą, mylą się. To wszystko przez złe podanie Shakera? Ha! Dołącz do swoich prawdziwych fanów. Wierzymy w ciebie, choćby nie wiem co. Nie zrobił tego! Nie ma jego suszarki do włosów, a przecież on się z nią nie rozstaje. Zrobił. Nie wiem, trenerze. Nie mamy pojęcia, gdzie się mógł wybrać. Nie martw się, ściągniemy go. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co to cacko robi. Zostaw to! Skupmy się na ściągnięciu El Matadora z powrotem, żeby zagrał w meczu. Może to jest przenośny helikopter? Albo urządzenie do hipnozy? A może nowoczesny teleporter? Kondensator materii? Statek kosmiczny dla mrówek? Najmniejszy na świecie reflektor? Robotyczny gołąb pocztowy? Kostka Rubika? Zakłócacz grawitacji? Projektor 3D? Międzywymiarowe spa? Złoty guzik? Droid ćwiczebny? Pokeball? Przenośny wszechświat? Jajo kosmity? Wszechwiedząca? Kula wróżąca? Ja muszę się tego dowiedzieć! Muszę się dowiedzieć, do czego to służy. O mały włos. Shaker ma rację. Muszę się skupić wyłącznie na tym, żeby ściągnąć El Matadora. Klaus, jesteśmy! Gdzie on polazł?
Zdecydowanie jestem na miejscu. Posłuchaj, synu, tutaj dzieje się coś bardzo dziwnego. Szukam przyjaciela. Okulary, włosy w kucyk. Tutaj mamy takich wielu, synu. Są jak dwie krople wody. Tak. Dzięki. Uważaj na siebie, synu. Tutaj wszyscy są nienormalni. Przystanek końcowy. Wysiadać. Halo, gdzie ja jestem? Ściągnijmy El Matadora na czas! Pytanie nie powinno brzmieć, gdzie jestem, a raczej w jakich czasach. I wszystko jasne. To musi być wehikuł czasu. Chciałem znaleźć El Matadora, ale nie aż w takiej ilości. Co? Okej, włącz urządzenie i zgarnij stąd El Matadora. Proste. Klaus? Uszanowanie, nie dziw się na widok moich ubrań i futurystycznej fryzury. Jestem podróżnikiem w czasie. Świetnie. Kolejny dziwoląg. Nie widzę tu nikogo innego. Najpierw ta banda z włosami w kucyk, potem ten bezczelny z włosami na żel. Włosy w kucyk, mówisz? Wiem. Idealne miejsce, by uciec od wszystkiego, to przeszłość. Bardzo sprytnie, El Matador. A kiedy... A raczej dokąd poszedł ten z kucykiem? Cieszcie się! Wasz król jest z wami! Poczujcie to piękno! Czujcie to piękno! Prawie! Miało być poczujcie to piękno! 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 Piękno? No, może być. Widzisz? Jesteśmy twoimi fanami. Co za wstyd! Patrzcie! On kpi sobie z naszego króla, bo ma koszulkę ze złym numerem! Co? Niestety nie było innych w sklepie. Ej, no ludzie! Poczuj to piekło! On nie zasługuje na wielbienie El Matadora! Wyrzucisz go! Nie chcę go tutaj! Spoko, i tak nie chciałem być w tym waszym głupim klubie! Kurczę! Ci ludzie nie dadzą mi się zbliżyć do El Matadora. Nasz król nudzi się i potrzebuje jakiejś rozrywki. Kto chce się zgłosić do bitwy piłkarskiej? Szczęśliwy zwycięzca wygra dwuminutową audiencję u El Matadora. Tak! Mam pomysł. Koszulka! Moje okulary! Moje spodnie! Nie, moja godność! Kto jeszcze chciałby wygrać audiencję u króla? Pokaż. Ja chcę! Jest na to tylko jedno wytłumaczenie. Ci wszyscy El Matadorzy musieli przybyć tu z różnych czasów i wymiarów. Ale ja muszę znaleźć prawdziwego El Matadora. Powodzenia, zawodnicy! Rzeczy!
jest jednym z nas. Shaker? A co ty tutaj robisz? Musisz wrócić do Strikelandu, El Matador. Potrzebujemy cię, żeby pokonać De Los Santosa. Przykro mi, Shaker. To jest teraz moje miejsce. Moi ludzie mnie potrzebują. Supa Strikers też cię potrzebują. Niegodny! El Matador, zrób coś! Proszę! El Matador! Przykro mi, przyjacielu. Tak będzie najlepiej. Dla mnie i dla Supa Strikers. Posłuchaj, ten gość to same kłopoty. Niech lepiej tu nie wraca, jasne? Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie natychmiast! Klaus, co za ulga! Gdzieś ty się podziewał? Chyba raczej kiedy ja się podziałem. A? Co ty mredzisz, stary? No jak to? Przecież to oczywiste, że El Matador ukrył się w przeszłości. Dlatego trener dał nam wehikuł czasu. Nie słyszałem większej głupoty. O, czyżby? No to jak ty to wszystko wyjaśnisz? El Matador założył fanklub, który składa się z dziwaków przebranych za niego i rządzi nimi niczym król. W życiu nie słyszałem większej głupoty. Słuchaj, stary, kim oni są? A raczej kiedy oni są? Nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, żeby ściągnąć El Matadora. Wiem. To na co jeszcze czekamy? A raczej... Weź tego nie mów. Kiedy my jeszcze czekamy? O. No dobra, ludziska. Powtórzę jeszcze raz. Od początku. Poczuj to piękno. Poczuj to piękno. Poddaję się. Hej! El Matadorzy! Co to? Przybyliśmy tutaj, aby zabrać El Matadora z powrotem do teraźniejszości! Czy do przyszłości, która była teraźniejszością? Braci! Sprawdźmy, czy to coś nam pomoże. El Matador, jeśli to oglądasz, to masz kłopoty. Wszyscy czasem czujemy się zagubieni. Może zgubiłeś kluczyki do swojego Lamborghini? A może zgubiłeś skarpetki? To nie jest wehikuł czasu? Ha! I to normalne. Genialne! El Matador posłucha jedynie samego siebie, więc hologram El Matadora ma przekonać go do powrotu do domu. Mam wrażenie, że to działa. Na nich wszystkich. Wybaczam ci zagubienie się podczas kontemplowania piękna. A może zgubiłeś się w czasie, w przestrzeni? Ale pamiętaj, jesteś największym graczem wszechczasów. Supa Strikers potrzebują cię. Bo tak jak Lamborghini bez kluczy, oni bez ciebie nie pojadą. No bierz, złap przynętę. Ja nie chcę. No, pomyleńcy. Uwierz mi, twoim przeznaczeniem jest Strikeland. Pomóż mi, El Matador! Jesteś moją jedyną nadzieją! Słyszeliście naszego wielkiego lidera z kucykiem? Supa Strikers nas potrzebują! Do Strikelandu! Do Strikelandu! Może i ściągnęliście mnie do Strikelandu, ale ja nie będę grać. Panowie, użyliście jego hologramu, prawda? Powinien zadziałać. Użyliśmy go, tylko nie tak jak trzeba. Niby w jakim sensie? I tak nam nie uwierzysz, trenerze. Azul wyglądają dzisiaj na bardzo pewnych siebie. Każdy by tak wyglądał, mając De Los Santosa na bramce. Dziwne, że trener posadził El Matadora na ławce. Bez niego ciężko będzie drużynie Supa Strikers przebić się przez bramkarza Azul. Pierwsza szansa dla Supa Strikers. Co za strzał! Ale to za mało, by pokonać De Los Santosa. Fajna rozgrzewka. Kiedy zaczynamy grać na poważnie? Shaker i Klaus dają z siebie wszystko. Ale to za mało.
De Los Santos jest za dobry. Mam pewien pomysł. Może stary, ale ja... Za chwilę skończy się pierwsza połowa. Czy Shaker i Klaus w końcu pokonają De Los Santosa? Shaker strzela w słupek! A piłka trafia pod nogi Klausa! A? Błagam, Shaker. Raz już nabrałeś mnie na tę sztuczkę. Tym razem musisz wymyślić coś znacznie lepszego. Nie chcę nic mówić, trenerze, ale jest słabo. Tak, potrzebujemy trzech napastników. Potrzebujemy El... Nie chcę o nim słyszeć. Niech mi się więcej na oczy nie pokazuje. Właśnie. Przez przypadek przemowę hologramu obejrzała grupa szalonych fanów El Matadora. Dosyć tego, wzywam ochronę! Trenerze, poczekaj chwilkę. Chyba wiem, jak można to wykorzystać. Pozdro biegło! Moi ludzie! Wiedziałem, że tu przyjdziecie. Ale to nie jedyne dobre wieści. Serio? Znaleźliśmy zastępstwo za ciebie. Aha! Zawsze wiedziałem, że jestem najlepszym El Matadorem na świecie. W końcu tego chciałeś, prawda? Nie, trenerze. To tylko fani, którzy mnie podziwiają. Cudownie. Z tobą w zespole De Los Santos nie ma żadnych szans. Panowie, to może oddajmy mu szafkę El Matadora? O, wspaniale! Mamy nawet ten sam numer! Tak, to dobry pomysł. Chyba, że masz coś przeciwko, El Matador. Skąd? Ani trochę! Czyli mogę mu też oddać twoją suszarkę? To on będzie na boisku, więc to logiczne, że musi wyglądać najlepiej. Dosyć! Jest wielu ludzi, którzy wyglądają jak ja, ale El Matador jest tylko i wyłącznie jeden! Udowodnij! Wejdziesz na boisko, ale jeśli nic nie strzelisz, zastąpię cię El Matadorem, który naprawdę chce należeć do tego zespołu. Chodźcie, moi fani! Idziemy pokonać Azul! Walczymy! W zespole Super Strikers mamy zmianę. Trener wystawia El Matadora. Ponad godzina gry za nami. Mamy bezbramkowy remis, a Super Strikers przechodzą do ataku. Ale tym razem dysponują wszystkimi działami. Bardzo składna akcja. Ale to i tak nie ma znaczenia, jeśli nie pokonają De Los Santosa. Klaus strzela. Parada De Los Santosa. Shaker ma szansę na dobitkę. De Los Santos ponownie broni. Ale nadciąga El Matador. Atak jak na El Matadora. Nareszcie jest sobą. Poczuj to piękno. El Matador to wyjątkowy zawodnik. Ktoś będzie musiał im to powiedzieć. Jakie to było piękne. Jak dobrze być znowu. Tak. No złap! Mam tego dosyć! Idę po rybę do supermarketu!